Cześć, z tej strony Hodlerka. Bardzo się cieszę, że mogę w końcu dla Was nagrywać. Przeziębienie trzymało mnie jakieś 2 tygodnie, głos mi padł i stwierdziłam, że muszę po prostu odpocząć. Oczywiście w tym czasie wydarzyło się tyle rzeczy, że nie sposób to ogarnąć. Słuchajcie, po pierwsze Aptos. Wiecie już na pewno o airdropie, więc nie będę się powtarzać. Chciałabym tu tylko wspomnieć, że najmniej można było otrzymać około 5000 zł. Wiele osób dostało ponad 15 tysięcy złotych. Jest to naprawdę soczysty airdrop i uważam, że wielu osobom ten airdrop pokazał, że się da. Krypto jest nieprzewidywalne, o czym często mówię. Nigdy nie będziemy wiedzieć, co należy zrobić, aby otrzymywać te tokeny. Ale jeśli nie będziemy próbować, to nic nie osiągniemy. Dlatego bądźmy przede wszystkim cierpliwi i wykonujmy różne zadania. 10 nie wyjdzie, ale ten 11 wynagrodzi nas z nawiązką. Tak jak w przypadku Aptos. Jeszcze wspomnę o SUI. Każdy już o tym pisze i mówi, skoro airdrop Aptosa wypalił, to czas na SUI. Nie wiadomo jak będzie, choć osobiście uważam, że tam airdrop również się pojawi. Wykonujmy z głową testnety, mintujmy NFT, dołączajmy do ich Discorda, bądźmy czujni i nie odpuszczajmy żadnych zadań. Kolejna rzecz, słuchajcie, jak już wiecie, można wymintować NFT na Martian Wallet, o czym właśnie pisałam na Telegramie. Co do Telegrama, zachęcam Was do dołączenia, nie ma tam jakiegoś niepotrzebnego spamu, a wtedy, kiedy nie mogę nagrywać, a jak widać są różne sytuacje, to wrzucam tam po prostu ważne informacje. I kolejna sprawa, Evmos Domains. Tutaj na tej stronie można klejmować airdrop. Snapshot był 28 września, mamy miesiąc na odbiór. Airdrop był m.in. dla hodlerów domeny, dla posiadaczy NFT Orbital Apes, dla tych, którzy stakowali minimum 100 Evmosów, a także dla tych, którzy robili testnet. Można ten airdrop sprzedać na Diffusion. Osobiście zostawiam go, gdyż nie mamy tego po prostu w ogromnej ilości. I to jest ta stronka appdiffusion.fi. Jeżeli nie będziecie mieć tutaj kontraktu EVD, to słuchajcie, wchodzicie na ich Twitter, znajdujecie ich kontrakt, wklejacie i możecie go sprzedać. I jeszcze zostajemy na chwilę w ekosystemie Kosmos. Słuchajcie, Crypto Future nagrał film o Crescent Network i o prawdopodobnym airdropie. Zerknijcie w wolnej chwili. Ja czekam na drugą część airdropa, tak zwany boost drop. Miał być on w październiku, choć słyszałam, że coś tam mają pozmieniać z tym boost dropem. Na razie po prostu czekamy. I słuchajcie, kolejny airdrop. Across Protocol. Na tej stronie sprawdzicie, czy łapiecie się na airdrop. My, słuchajcie, robiliśmy to 2 miesiące temu. Airdrop przysługuje również wtedy, gdy wykonywaliśmy inne mosty. Dlatego tutaj sobie sprawdźcie. I słuchajcie, do 25 października istnieje tak zwany Bridge Traveler Program. I chodzi tutaj o to, że dowiadujemy się po prostu, czy się kwalifikujemy. Ogólnie są to osoby, które jeszcze nie korzystały z Across, ale połączyły się właśnie z innymi mostami. Jeśli się, słuchajcie, kwalifikujecie, to musicie wykonać jedną transakcję o wartości 150 USDC albo 0,1 Ethereum i wtedy otrzymacie tokeny ACX. Co do, słuchajcie, Bridge Traveler, to nie nastawiajcie się tutaj na duży airdrop. Jeśli chcecie zdobyć jeszcze tokeny ACX, to istnieje też program poleceń, więc możecie po prostu zapraszać znajomych, którzy nie wykonywali jeszcze bridge na Acrosie. Jeśli Wy nie skorzystaliście z Acros, to możecie skorzystać z mojego linku, który będzie pod filmem. I są to wszystkie informacje na dziś. Od następnego tygodnia bierzemy się już poważnie do pracy. Trzymajcie się, miłego piątku. Hej!